Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, czołg francuski, na który gramy, nie wiem czy te misje już się pojawiły, czekajcie, misje, francuskie wyzwanie, tak jest, już jest, czyli można grać, mamy 10 poziomów, przypominam, nie będę tego ponownie omawiał, wczoraj o tym zrobiłem film, jak wam się uda to zrobić, to dostajecie właśnie ten oto pojazd. Niestety, żeby go wygrać, trzeba rozegrać mnóstwo bitew. Są dwa rodzaje misji, dla dziesiątek to szybciej można wykonać, ale jak ktoś dziesiątkami nie gra, to wtedy chyba z 240 czy 250 tysięcy podstawowego expa trzeba nagrać. To jest... no nie, po prostu no nie. Ale... pamiętam, że kilka lat temu, jak jeszcze bardzo intensywnie w WOTA grałem, to byłoby to dla mnie do zrobienia. Natomiast no, umówmy się, to jest przepotężna ilość bitew, a pogoda za oknem coraz lepsza. Rozegram bitewkę taką wstępną. Jak wiecie, zawsze prezentuję pierwsze wrażenia z tego czołgu. Dane jego znacie, nie ma sensu omawiać. Może jeszcze tylko takie delikatne porównanie, bo jest bardzo ciekawa sytuacja. Na 8. tierze francuskie medy są mega różne. To chyba jest ewenement. Po prostu mega różne są. Zobaczcie, mamy tutaj Revalorisé, mamy Lorkę, mamy CDCK i mamy naszego nowego malucha, bo trzeba powiedzieć, że jest to mniejszy pojazd. No i cóż, jak porównanie wychodzi? Każdy z tych czołgów ma jakieś tam cechy charakterystyczne inne od drugiego. Moi drodzy, Bourrasque, bo tak się nazywa ten Francuz, ma kilka wyróżniających się cech na tle pozostałych. Ja tutaj do porównania dodałem 4 francuskie czołgi na tym poziomie. No trzeba przyznać, że zróżnicowanie ma ogromne nacja francuska na 8 poziomie. Mamy Revalorisa, tutaj Lorkę, CDCK i naszego Bourrasque. No cóż, każdy z tych czołgów jest inny. Można porównać do Lorki? No raczej chyba nie, bo Lorka to typowy magazynkowiec szybki i do tego wielka kolubryna. Czy można porównywać do CDCK? No tu już prędzej, tak? Tylko że CDCK ma fear factor zerowy tak naprawdę, ma 240 uszkodzeń i nikt się nim za bardzo nie przejmuje, dopóki on jakiejś pozycji super nie zajmie i nie zacznie spamować działem, tak? Natomiast ogólnie, jeżeli te dwa czołgi na siebie wyjadą, no to CDCK sprzeda jedną pestkę temu, a ten sprzeda 2 pestki po 360 temu. Także do dobijania powinien być Bourrasque lepszy, zdecydowanie. Inna rzecz, no niestety 1250 hapsa ma tylko Nowa Francja, więc bardzo mało, trzeba było ostrożnie grać. Do tego mobilność. Mobilność jest całkiem przyzwoita. Zobaczymy, jak się będzie ruszał. 25 koni na tonę, podczas gdy CDC ma 35 koni na tonę. Ale te 25 powinno moim zdaniem mu tutaj wystarczyć. No i maskowanie zdecydowanie ma najlepsze. Jest to czołg najmniejszy zresztą. Częściowo to maskowanie może wynikać z tego, iż tu jest no ta fabryczna skórka, prawda? Ten kamuflaż biały. Prawdopodobnie to działa, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie działa, to napiszcie. No i co? Wielkość, zobaczcie. CDC to wielka kolubryna, bardzo podatna na wszelkiego rodzaju pociski typu HESH, typu HX zwykły nawet. No, ten jednak jest o wiele mniejszy. Tutaj Pantera też jest, zobaczcie, kolubryną. No cóż. Zaraz przekonamy się, zobaczymy jedną bitewkę, jeszcze tylko co wybrałem, ponieważ przeraża mnie w medzie taki czas celowania, więc wziąłem, słuchajcie, ulepszony system naprowadzania i jeszcze połączyłem to ze stabilizatorem pionowym. No, zobaczymy jak to się sprawdzi. Dodatkowo wziąłem optykę, mogłem tutaj wziąć, zastanawiałem się nad wentylacją. Niestety nie można wziąć dosyłacza. Bardzo chętnie tą optykę wymieniłbym na dosyłacz, ale nie można, bo jest to dwupociskowy, przypominam, magazynek, tak? Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego? Zawsze usiłuję pokazać wam pierwszy kontakt z danym czołgiem, więc rozegram taką dziewiczą bitwę. Zobaczymy, jaka to jest mobilność, zobaczymy, czy wykryją, zobaczymy, jak szybko mnie rozwalą. Oczywiście ten pojazd jest wrzucony z taką ilością expa do zrobienia tylko dlatego, żebyście nie skończyli tego i żebyście nawet te parę złotych, ale jednak dołożyli z portfela, no bo tyle grałem, kurczę, brakuje mi jeszcze 100 tysięcy expa, czy 70 tysięcy, nie dam rady, dobra, 5 dych wykładam i dokupuję resztę misji, tak? No po to to jest zrobione. No ale zobaczmy, jak się to sprawdzi. Ok, moi drodzy, wylosowało, polosowało. O dziwo, całkiem przyzwoicie. Zobaczcie, że na 7, także rewelacja. No niestety trochę lekkich czołgów jest, więc tu trzeba być ostrożnym, żeby nie zostać wydupczonym. Dobra. Pojedziemy. Oczywiście penetracja tutaj słabiutka, jak na taki czołg. No na 8 poziomie jesteśmy przyzwyczajeni do penetracji trochę większej niż 190, ale z drugiej strony mamy szybki czołg, no więc... Normalnie tutaj bym pokampił nawet z tego miejsca, ale nie z tą celnością, także... Zobaczymy, co tu ciekawego przyjedzie zaraz. Zobaczymy, ilu ludzi mnie poprze. O, gdyby tak tego tutaj dziubnąć. Ajajajajaj. Dobra, Eber tam już jest. Tu kolega już dał znać, że jesteśmy. Troszeczkę to nie po mojej myśli. Nie chcę tak do przodu zasuwać tym po... O, niedobrze. Chodź tu. Kurka, trzeba mu pomóc! Dobra. Udało się mu pomóc, no! Gościu wierzył w moją chęć pomocy bliźniemu, że tak wyskoczył. Kurde. Naprawdę! Nie wierzcie w to. Oj, gracze mają w dupsku totalnie. Kurde, ma tak mało życia. Ale tutaj coś się dzieje. Oj, szkoda. Ładnie weszło. Liczyłem na to, że gościu się zacznie cofać. Jakby pojechał do przodu, to już by było lipa. No dobra. Przeszkadza mi strasznie to celowanie takie długie. Co tu się dzieje? Przepchnęli flankę. Niestety przepchnęli flankę. Czy ja mogę tam do tego T44 podjechać? Czy tu mogę? Tu mogę podjechać, ale widzieli mnie? Jest Streetwagen, ale mu dziubnę zaraz. Patrzcie. Łaj! Nie! Dlaczego? Kurde, dlaczego poszło w gąskę tak brzydko, totalnie? Dobra, tam jest T29, ale... Dobra, ryzyk fizyk, co? Ryzyk fizyk, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tego Streetwagena niestety już nie ma, ale gdybym podjechał tu... Nie. Dobra, troszeczkę tutaj miejsca zajęliśmy. Tu jest WZ. O. Stąd byśmy ich mogli ostrzelać i to tak pięknie dosyć. Czekajcie. No kurka! Co to się dzieje dzisiaj? Takie dingi przebrzydłe. Dobra, niech no ja się przeładuję. Ten gościu tu się czuje mega bezpiecznie. Dobra. Nie chcę tu być sfokusowany zaraz. Ale jedzie P43, ja bym mu pomógł. Dobra, wykończ go, proszę cię. Dobra, teraz to jest prawdopodobnie po mnie. Tam jest DA. Spróbuję tu wjechać. Może coś wykryję. Jeszcze 6 sekund do przeładowania. Ten DA we mnie sobie postrzelał i nic mu z tego nie wyszło. To bardzo fajnie, więc ja będę za spotera tu teraz... Ole ty... Dobra, przeładuję się. Kurde, jak tam stanął, no. Przeładuję się jeszcze 14 sekund. Czy gdzieś tutaj nie powinna być WZ-a? Powinna być. Tego małego on tu spotuje, go trzeba... Dobra, elegancko. Wiecie, co mi się teraz marzy, nie? Takie typowo pieczyste... Kurka wodna z baboka. Patrzcie, jest gościu. Tego nie przebije, nie ma mowy. Dobra, jest baboczek. Przebrzydły. Jest. No kurka, znowu ten DA, no. Baboczka już nie ma. I tego DA też nie ma. O. Tutaj zbliżę się do tego IS-3 pod osłoną tego domu. Taki mam szatański plan. Wyskoczę na niego jak Filip z Konopi. I go dziubnę. Uwaga. Czy to jest w ogóle osiągalne? O, siemandero. I koniec. No, dobra. Jak można pierwsze kontakty podsumować z tym oto pojazdem? Nie wiem, czy jechać na górkę, czy nie jechać, czy zaryzykować. No trudno, zaryzykuję. Jak zrobię 0 uszkodzeń, bo mnie rozwalą, to zrobię. Czy w ogóle mi się przeładuje, zanim tam dojadę? No to jest pytanie. Dobra, temu zrobię miejsce. No, kołowiec jednak daje jazzu lepiej. Ale coś czuję, że ten Progetto wjedzie i nas stłamsi. O kurde, tego to się nie spodziewałem. Jest Progetto. Ciągnie to działo, przyznaję tutaj, nie sądziłem, że to działo będzie w takim stopniu satysfakcjonujące. Te obrażenia są satysfakcjonujące, naprawdę. Jak wyjeżdżamy, to nie pikamy tam po 200 gościa, tylko troszeczkę więcej. Mamy możliwość kończenia pojazdów, to jest całkiem dobra cecha, natomiast od razu wam powiem, że czołg absolutnie nie wybaczy żadnego błędu. Mamy mało hapsa, czyli mały margines, który jak zostanie przekroczony, to będzie tragedia. Co jeszcze mogę powiedzieć? Największa zaleta po tym pierwszym kontakcie to 2 pestki, które zadają po 300, ile? Po 360, tak? Czyli teoretycznie ponad 700 możemy zadać. To pozwala na fajne wynurzanie się nagle i oddanie. No troszeczkę dingało. Ta penetracja też jest bardzo mała, ona nie będzie aż tak istotna, jeżeli ktoś będzie się dużo ruszał po mapce, ale jak ktoś się mało będzie ruszał, a już w ogóle przepychacze wszelkiego rodzaju, uważam, że no czasami się jeździ gdzieś tam na El Halufie, tam wyżej troszeczkę na ten przepychacz, bo nie ma gdzie indziej, tak jest mapa zbudowana, ale normalne przepychacze to bardzo, bardzo słabo. Dodatkowo puściłem wam akcję, ponieważ zapomniałem zaznaczyć, żeby to się mi regenerowało i gościu mnie wydoił. To jest tak przykre, to był tak przykry moment dla mnie tam na kopalniach, że gościu mnie wydoił, że po prostu szok, no. No ale nie miałem naprawiarki, no co zrobię? Załoga, zobaczcie jaka jest, nie jeździłem tutaj na załodze jakiejś wypasionej, zawsze to zarzucacie, tylko miałem braterstwo, nic poza tym. No i żarówkę zrobiłem za free expa, kurka wodna. Szkoda, że WG nie daje nam tych czołgów z załogą już zrobioną, przynajmniej z żarówką. Kurde, 40 000 free expa poszło się rypać. No, także podsumowując pierwszy kontakt, po pierwsze, fajne działo, jeżeli chodzi o obrażenia, beznadziejne, jeżeli chodzi o celność, moim zdaniem. Celność i czas skupiania to jest dramat, jak na meda. Druga cecha, czołg wybitnie dla osób, które lubią tego typu pojazdy i dobrze się czują w wocie, w szybkim czołgu, bo no błędów nie wybaczy, naprawdę błędów nie wybaczy. Czy warto tyle bitew rozgrywać, żeby go mieć? Jeżeli ktoś robi to z przymusu, to moim zdaniem nie, absolutnie nie. Natomiast jeżeli ktoś sobie ma zgraną paczkę, jakieś tam plutoniki i tak dalej, no to spoko, to chyba się opłaca, bo czołg jest niezwykły, w sumie bardzo lubię, jeżeli czołgi mają jakąś tam cechę ciekawą. Zobaczcie, no, jeżeli chodzi o 8. poziom, to tutaj ten pojazd jest ewenementem. Te dwie pestki naprawdę są fajną zaletą, dodatkowo szybkość, dodatkowo niska sylwetka. No nie zrobicie, jakbym grał w tej bitwie tym czołgiem, w tej ostatniej, no to na 100% tak bym nie mógł wirować, absolutnie nie. Dobra, moi drodzy, to tyle. Jak więcej bitewek rozegram, to coś więcej będę mógł o nim powiedzieć, no bo na razie to tylko był pierwszy kontakt. Żegnam się z wami, do usłyszenia.